Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest chyba najmniej popularna, ale bardzo atrakcyjnie ubarwiona i wytrzymała rybka z rodziny tęczankowatych, tęczanka australijska, Melanotaenia australis. To są atrakcyjnie ubarwione, wesołe, bardzo aktywne i łagodne rybki. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tęczanki australijskie pochodzą z północnej i północno-zachodniej Australii. Zamieszkują wolno płynące wody bogate roślinnością, rzeki, strumienia, jeziora i bagna. Preferują regiony z gęstą roślinnością, korzeniami i zaczepami. Po raz pierwszy gatunek opisał Castelnau w 1875 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ są niewymagające, wytrzymałe i odporne na choroby. Warto pamiętać, że intensywne ubarwienie ukazuje się dopiero po osiągnięciu 6-8 cm w wieku 10-11 miesięcy. I właśnie dlatego w sklepach zoologicznych wyglądają zupełnie nieatrakcyjnie i nie przyciągają kupujących. Tęczanki australijskie to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników w stosunku na jednego samca i jedną samiczkę lub z nieznaczną przewagą samic, ponieważ samce często lubią rywalizować między sobą. Nie wyrządzają sobie przy tym krzywdy, chyba że nie mają zapewnionych kryjówek. Warto zaznaczyć, że w większej grupie tęczanki australijskie nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardzo naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 120 litrów. W akwariach dorastają do 9-11 cm, płodność osiągają w wieku 9-10 miesięcy, żyją do 5-6 lat. Tęczanki australijskie mają boczne spłaszczone ciało z dwoma pletwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną. Druga pletwa grzbietowa od głowy, tak samo jak i od butowa, są wydłużone. Ubarwienia, forma i wzór zmienne w zależności od populacji. Od głowy wzdłuż linii bocznej biegnie ciemna pręga. Pletwy ubarwione od niemal bezbarwnych do głębokiej czerwieni lub jasne z czerwonymi lub zielonymi plamkami. Rozróżnienie płci nie jest łatwe. U samców pierwsza płetwa grzbietowa jest dłuższa i zaostrzona, a u samiczek zaokrąglona. Samcy mają szersze i masywniejsze ciało i ciemne pręgi bardziej wyraziste, a płetwy są jaskrawsze. Samiczki natomiast mają bardziej wyraźniejszy brzuch. W swoim naturalnym środowisku tęczanki australijskie preferują czystą, przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Akwarium powinien być obsadzone roślinami tak, żeby ryby miały duże wolne przestrzenie do pływania. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie i gałęzie. Tylna i bocznej części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast przednia część bez roślin, żeby rybki mieli dużo wolne przestrzenie. Światło powinno być rozproszone, akwarium zasłonięte szybą lub pokrywą, ponieważ rybki są bardzo skoczne. W akwarium potrzebna filtracja aeracji wody z tygodniową podmianą do 30%. Optymalne parametry wody: temperatura 23-27, pH od 6,5 do 8, GH od 8 do 25. W
naturalnym środowisku tęczanki australijskie odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybę można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Koniecznie dietę trzeba uzupełnić pokarmem roślinnym, na przykład spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Tęczanki australijskie idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z żyworodkami, skalarami, brzankami, duramikami, kiriskami i glonojadami. Nie poleca się trzymać wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami i pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie tęczanek australijskich nie jest trudne. Ze względu na temperament ryb, zbiornik tarliskowy powinien być w przypadku jednej pary około 50 litrów, a w przypadku większej grupy około 80 litrów. Do zbiornika wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Do zbiornika wkładamy również drobnolistne rośliny, najlepiej mech jawański lub sztuczny mop akwarystyczny. Niezbędna jest racja ogrzewania wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody: temperatura 24-27, pH od 7 do 7,5, GH od 10 do 12. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Wybieramy najpiękniejszego samca i najgrubszą samiczkę, a w przypadku rozmnażania większej grupy w proporcji jeden samec na dwie samiczki i przenosimy do zbiornika tarliskowego. Tarlo odbywa się partiami i może potrwać do 2 tygodni. W ciągu pierwszego dnia jedna samica składa od 15 do 30 jaj, a w kolejnych dniach ilość odkładanych jaj zmniejsza się. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z pchem przenosić do innego zbiornika, w którym również powinien być filtr, a do zbiornika tarliskowego dokładać mech jawański. Wylew następuje po 6-8 dniach w zależności od temperatury. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Warto zaznaczyć, że opadający pokarm nie będzie właściwy, ponieważ na rybek pływa przy powierzchni. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na karmienie artemią. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.